Cześć, tu Karygmir. Witajcie w kolejnym odcinku Sześcianna Geometria Online. Dzisiaj kontynuujemy na serwerze Unexa. No jak widzicie, ja się wylogowałem. Jak wróciłem, to ktoś przekopał nam domek. No cóż, zdarza się. Na szczęście nic tu jeszcze nie mieliśmy. Co się stało poprzednio? Poprzednio, jak pamiętacie, zakończyłem nagrywanie stojąc tutaj w drzwiczkach. Po czym po wyłączeniu kamery, cały szczęśliwy, wstałem i odszedłem od kompa. Jak wróciłem 2 godziny później, to zastałem nad swoimi zwłokami kilka zombiaków, którzy radośnie mnie tutaj nadgryzali. Więc straciłem właściwie wszystkie rzeczy, jakie miałem do tej pory. No, najbardziej żałuję, że straciłem łuk i zapas strzał. Resztę jakoś na szybko, krążąc tutaj po okolicy, udało mi się odzyskać. I czym się zajmiemy w tym odcinku? Myślę, że zabierzemy ze sobą nasz crafting table, bo on się nam może tylko przydać, fajne lagi. I idziemy dalej. Będziemy krążyć tutaj po okolicy, szukając szczęścia. Być może nawet znajdziemy sobie miejsce na domek. A tymczasem znowu zapadła noc. Sobie beznadziejnie wybrałem moment na włączenie nagrywania, ale przynajmniej zjemy kurczaka. No i bardzo dobrze. Ech. Beznadzieja. Dobra. Myślę, że takie krążenie po okolicy nie ma sensu, więc po prostu to, co już mam w tej chwili, to na tym pozostanę, bo tak sobie łazić tutaj to możemy długo i namiętnie i niekoniecznie musimy coś znaleźć. I prędzej nas znajdą i nas zjedzą. Więc po prostu pójdziemy szukać sobie miejsca na domek. I jak my ten domek zrobimy? My ten domek zrobimy właściwie na otwartym terenie, ale zrobimy go w taki sposób, że będzie go ciężko znaleźć. A w tym celu potrzebujemy kawałka pustyni, ale nie takiego kawałka jak ten, tylko znacznie większego, ze zbiornikiem wodnym od razu pod ręką, ale ten zbiornik wody też nam nie pasuje. Musimy znaleźć odrobinę lepszy. I dlatego. Creeper. Dlatego musimy znaleźć najpierw jakąś solidną pustynię. Okej, udało nam się znaleźć jakąś całkiem przyzwoicie wyglądającą pustynię, dość daleko, z jakąś górą opodal, z jakimś lasem. Tam gdzieś po drodze mijałem dżunglę i teraz, jak widzicie, znalazłem jeszcze kilka domków po drodze, z których pożyczyłem sobie łopatę, trochę żelaza, jakieś nasiona, no i strzały, i łuk nawet wziąłem komuś ze skrzynki. Oczywiście zostawiłem rzeczy, których ja nie potrzebowałem. Marta to dla niego pociecha, ale przynajmniej nie, że go okradłem. O tak. Dobra, i teraz co zrobimy? Teraz zaczniemy sobie robić kryjówkę w takim mało oczywistym miejscu, czyli tutaj pod wodą. I w tym celu zrobimy dziurę na 2 i tabliczkę, aby zatrzymać dopływ wody. Ja wiem, że tu jest ciemno w tej chwili, jak nie powiem gdzie, ale tak miało być. I za chwilkę zaczniemy tutaj sobie wszystko oświetlać, tak jak już powinniśmy. O, dobra. W tej chwili jesteśmy tuż pod dnem. Niestety jeszcze nie do końca chcemy, aby taki efekt był, ponieważ to światło z naszej pochodni będzie doskonale widoczne z powierzchni. Dlatego je w którymś momencie skasujemy, ale żeby nie skłamać, zrobimy to w taki sposób, że po prostu je wyłączymy
Ale aby nic nam się tutaj nie pojawiło, całą podłogę wyłożymy szkłem. Trochę piachu mamy. Mamy również dużo węgla, dlatego bez problemu możemy zacząć tutaj po pierwsze przerabiać piasek na szkło. Oczywiście tutaj tego piasku jeszcze będziemy mieli więcej dodatkowo. Mam nadzieję, że zaraz nam się nie wleje coś na głowę. Znając nasze szczęście, pewnie jak najbardziej. Tak. Musimy to po prostu zatkać jakoś szybko. O. Dobra. I oczywiście w miarę tutaj postępów naszych robót będziemy coraz bardziej odcinali tutaj dopływ wody oraz korytarz zostanie wymurowany szkłem i drewnem i piaskowcem i co ja teraz chcę zrobić? To teraz chcę zrobić tabliczki. Potrzebuję jeszcze 3 sztuk łącznie. 3 sztuki, dobra, jest. I teraz tak, biorę tabliczkę, jedną, drugą, trzecią i kontynuuję zabezpieczanie wejścia do jaskini. No, jaskini Batmana to bym nie powiedział, ale zdecydowanie do jaskini. Czyżby ktoś tu kopał? Nie, to na pewno moja wyobraźnia. Dobra, ja teraz przerwę. Przepalę tutaj szkło i wznowię nagranie w momencie, kiedy już będzie co pokazać. Okej, już tutaj trochę wykopałem naszego pomieszczenia. Dlaczego na podłogę wybraliśmy szkło? Ponieważ na szkle nie pojawiają się potworki. A w tym miejscu chcemy, aby było ciemno, żeby żadne światło z wnętrza naszego domku nie docierało na powierzchnię, ponieważ ktoś mógłby to zobaczyć i nas znaleźć. Tutaj już kończy się przepalać jedzenie i żelazo i te piecyki od tego momentu nie będą używane. One tu zostaną tylko na pamiątkę. Przeniesiemy się w głąb, gdzie już mam mniej więcej miejsce, w którym będę mieszkał. Niestety okazało się, że sąsiadujemy z jaskinią i do tejże jaskini właśnie teraz pójdziemy. I tylko niestety, tak, mamy tylko i wyłącznie czapkę. Niestety odgłosy z wnętrza nie napawają optymizmem, dlatego sobie zrobimy miecz żelazny, bo ten kamienny długo już nie pociągnie. I po prostu, jak nam się tylko zużyje, to się na niego przełączymy i będziemy go mieli. Bardzo ryzykowny manewr z mojej strony, ale tylko w ten sposób mogłem dostać się tutaj na dół. Całkiem obszerny system jaskiń. Musicie przyznać, bardzo dużo miejsca. My tu wszystko musimy. Oj, ho, ho, idą po nas. Wow, nie, nie kawałkiem mięsa. Mieczam go. Dobra. Nie wziąłem łuku. Może nam nie będzie potrzebny. Tam coś spływa, tu coś spływa. Tu jakiś w ogóle kanion. Dobra, wyciągnijmy surowce. Ile się da, węgiel, żelazo. I te jaskinie po prostu sobie zwiedzimy kiedyś w wolnej chwili. Tymczasem zajmiemy się tym, co jest najbardziej istotne, czyli przygotowaniem sobie schronienia już do końca. No i wyszły nam pochodnie. Jest ciemno. To nie jest dobrze. Nie wziąłem oczywiście żadnego drewna. Więc będziemy kopać na ciemno. Ja tu widzę cokolwiek, wy pewnie nie widzicie nic. Nauć. Ale tu nie jest oświetlone, tu nie jest bezpieczne. Musimy wrócić szybko do miejsca, z którego przyszliśmy. To było gdzieś w tamtą stronę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wow!
To było niespodziewane. Chyba straciłem właśnie kilo. Teraz straciłem kilo, więc możemy się przesiąść z czystym sumieniem na żelazny. Tam jest jakaś lawa, czyli ta jaskinia prowadzi całkiem głęboko. Dobra, dobra, ale my się stąd wynośmy. Gdzieś tam na górę. Te, tutaj mieszkamy. Zbierzemy to. I po resztę wiem, gdzie wrócić. Dlatego nie będę się przejmował. Przygotuję trochę więcej pochodni i zwiedzę tą jaskinię później. Ale na razie zrobimy taki myk, że tu wyprodukujemy klatkę schodową. Znaczy tam, nic nie będziemy hodować, żadnej klatki schodowej. Po prostu zrobimy w tym miejscu podłogę. No właśnie się zamurowałem. W tym miejscu po prostu zrobimy podłogę. Jęki z podziemi będą nas przez jakąś chwilę męczyć. Ale później, jak już oświetlimy całą okolicę, to się z nimi uporamy. I mniej więcej mam już tutaj zarys tego całego mojego domku. I tak. Tu jest wejście, oczywiście. Tutaj będzie moja sypialnia. Tam zrobimy za chwilę magazyn i piecyki. A tutaj będzie znajdowała się farma. Wykorzystałem znajdujący się fragment jaskini w tym miejscu. I jak ona będzie wyglądała? Myślę, że to po prostu będzie tak. Tutaj wykończę to pomieszczenie. Tutaj będzie ściana. Do ściany będą cztery kratki. Woda będzie znajdowała się pod ścianą, tak aby jej nie było widać. I będzie sięgało to gdzieś dotąd. I tutaj sobie będzie rosło spokojnie zboże i trzcina. No i teraz ja to wszystko muszę wziąć, tylko wykopać. I przy okazji ładnie tutaj ozdobić. I ja to po prostu utrzymam w takiej samej tonacji czerwonego drewna i piaskowca. I jeszcze będę musiał tutaj na suficie machnąć coś fajnego, ale na pewno będzie miało to wymiary takie mniej więcej pomieszczenie, że będzie wysokie na 3 i później będzie sufit ozdobny. Jeszcze nie jestem pewien, w jaki sposób to zrobię, bo jak na razie cienko u nas z materiałami, zwłaszcza z drewnem, ponieważ nie byliśmy wycinać. Mam tylko to, co znalazłem po drodze. Więc po prostu muszę tutaj wszystkie te miejsca no, zrobić ładnie i tak dalej. I w momencie, kiedy już tutaj pomieszczenie będzie gotowe, ja tu jeszcze zmachnę jakieś ozdóbki, nie wiem, kaktusy, kwiatki, coś w tym stylu się zobaczy. Na pewno będzie to ładnie wszystko wyglądało. No i nasza farba już powoli wygląda jako tako. Oczywiście trzyma klimat reszty pomieszczeń. I teraz tak, w tym miejscu oczywiście będzie rosło zboże, jako że tu się będzie nawadniało bez problemu na 4, a w tym miejscu posadzimy trzcinę. No niestety mamy w tej chwili tylko 4, ale ona się tu rozrośnie. My ją później rozsadzimy na ten rządek i na ten rządek tutaj z tyłu, znaczy się. No i właściwie w tym momencie będziemy już mieli spokojnie stały przypływ, dopływ jedzenia, czyli z głodów nie umrzemy, jak również możemy posadzić już dwa melony. Tak, oczywiście zaoramy tutaj wszystko, aby nie było. Również posadzimy dwa melony. Powinno być wystarczająco jasno w całym pomieszczeniu, aby to rosło jak chce. W tym miejscu posadziłem kaktusy. I tu będzie więcej, ale na razie trochę nam wyszedł piasek. A nie, jeszcze mamy. No i super, i mamy i piasek, i kaktusy. To po prostu teraz zrobimy tu jeden piasek, i tu będzie również kaktus. No, jak widzicie, już pomieszczenie z piecykami i skrzynkami wygląda jako tako.
Jeszcze tylko tak, zabrakło mi drewna, aby zrobić skrzynię. Tutaj będzie w którymś momencie wylana lawa, ewentualnie drugie bierze to źródełko. Ale na razie jest tak. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj zbyt ciemno na środku. Jeżeli będzie, to w sufitcie się coś dostawi. Zabrakło mi sandstone'a, aby dokończyć tutaj całe pomieszczenie. Farma już, jak widzicie, też się całkiem nieźle rozrasta. Kaktusy również. W takim układzie wyjdziemy szybko na zewnątrz i dokopiemy trochę piachu. Jak widzicie, nie widać wejścia. Przynajmniej nie aż tak dobrze. Nie widać wejścia z powierzchni. Ja tam zamiast tego piachu w podłodze będę musiał widzę dirt zrobić, bo widać szkło. Ale nie widać światła w nocy, więc to schronienie jest w miarę bezpieczne. Jak miło, jakiś szkielet się spalił i zostawił nam strzałę. Więc, jak już wspomniałem, w tej chwili nakopię trochę piachu. W następnym kroku pójdę tutaj do pobliskiego lasu, aby wyciąć parę drzew. Widziałem tam również parkuje kilka owiec, więc przerobię je szybciutko na wełnę. I myślę, że jeszcze zdążę pokazać, jak zrobiłem sypialnię. I to będzie wtedy już wszystko w dzisiejszym odcinku. I po prostu będziemy kontynuowali dalej w kolejnym. Ktoś w międzyczasie dowiedział się, że nagrywam i chciał się tutaj wkręcić przed kamerę, ale się nie zgodziłem. I jak na razie myślę, że już jesteśmy urządzeni. Pomieszczenie magazynowo-piecykowe gotowe. Farma właściwie gotowa. Tutaj przedpokój gotowy. Sypialnia gotowa. Zaraz jeszcze wyskoczymy szybko na górę. Widzicie, tutaj podmieniłem na ciemniejsze tło. Już w tej chwili wejścia praktycznie w ogóle nie widać. No i co? I myślę, że jeszcze tu kiedyś wrócimy. Mam nadzieję, że nikt nam domku nie rozwali. Na wszelki wypadek go podpiszemy. I tyle. W takim układzie do zobaczenia w następnym odcinku Sześciennej Geometrii Online.